Cześć, jest już troszeczkę późno, więc pora na kolację. Udało mi się dzisiaj zdobyć fajny chleb z dobrej krakowskiej piekarni, dlatego zrobimy jedną z moich ulubionych past do kanapek. Jest to pasta z zielonego groszku. Dodamy do tego troszeczkę soku z cytryny, oliwy, czosnku, mięty i koperku. Zaczynamy. Woda nam się już tutaj gotuje. Dodamy troszeczkę soli. Do tego całe opakowanie mrożonego groszku, to jest 450 gram. Jak nam za chwileczkę groszek wypłynie, to będziemy gotować przez około 5 minut. Potem to wszystko razem zblendujemy i na kanapeczki. Groszek nam się ugotował. Teraz go przelejemy zimną wodą. Podobno wtedy zachowuje kolor. Do groszku dodamy troszeczkę oliwy. Albo sok z cytryn sycylijskich, albo jedna cytryna wyciśnięta cała. Można dodać też troszeczkę skórki. Tutaj mamy też duży ząbek czosnku, troszeczkę koperku i miętę. Na koniec dodamy jeszcze troszeczkę pieprzu i soli. Zobaczymy, jak wyszło. Wygląda na delikatnie suchą. Nie wiem, czy nie dałem za mało oliwy. Troszeczkę jeszcze oliwy. Przy okazji damy troszeczkę pieprzu. Jeszcze bym dosolił troszeczkę. No i podejrzewam, że pasta już jest gotowa. Jest ok. Pora na chlebuś. To jest fajny też taki awaryjny przepis. Opakowanie groszku zawsze można mieć w zamrażalniku. A przepraszam, ale byłem strasznie głodny, musiałem sobie zrobić przerwę na kolację. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, proszę łapkę w górę i mam dla Was mały konkurs. To jest butelka soku z 16 wyciśniętych ekologicznych cytryn z Sycylii. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione pasty do kanapek. Wybiorę jedną osobę, która dostanie kupon na taki sok. Wyniki w poniedziałek w komentarzach tutaj pod filmikiem. Do zobaczenia, hej!